Cześć wszystkim, witajcie na kanale Komiksowa Nawijka. Z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów i postaci jak Henryk Kajdan, The Terminus Project, Kocia Planeta czy nadchodzący komiks sci-fi pod tytułem Eurydyka. Dzisiaj na Komiksowej Nawijce kontynuujemy naszą Akademię Rysowania Komiksów. Jest dzień chłodny i deszczowy, szkaradny dzień styczniowy, ale to nam nie przeszkadza w jechaniu do przodu, bo trzeba jechać z koksem. Czas i pociągi nie czekają na nikogo, więc do dzieła. To jest, słuchajcie, plansza, taka ciekawostka trochę. To jest plansza, którą zrobiłem ostatnio na okładkę Henryka Kajdana numer 23, który okaże się w takim kolejnym grubym tomie z Henrykiem Kajdanem zatytułowanym Koniec. Już za jakiś czas, za kilkanaście miesięcy, mam nadzieję, że to się będzie mogło ukazać. Będzie to album gruby, ale nad tą okładką akurat pracowałem gdzieś tam przez święta, tu i ówdzie, zawieszając nad nią pracę i trochę trudno byłoby mi nakręcić z niej nawijkę, także gdzieś tam na grupie facebookowej postowałem tylko zdjęcia z progresu nad pracami. No, a tymczasem my zajmujemy się naszą planszą, którą zaczęliśmy ostatnio. Jak pamiętacie, w lekcji numer 5 poinkowaliśmy dwa pierwsze panele, także to sobie zostawimy. Chodziło mi, żeby ją pokazać, bo raz, że jest cool, mam nadzieję, a dwa, żeby też pokazać, jak będzie wyglądał taki finalny efekt, że zobaczcie, tutaj też jest korektora, jeśli spojrzycie, o, postaram się ją tak dać trochę pod światło. Zobaczcie, jest tu sporo korektora, musiałem użyć. Nie używałem ink washu, czyli rozwodnionego tuszu, który sobie damy na naszej planszy, bo nasza plansza będzie wyglądała trochę podobnie jak tutaj. Jeśli sobie zwrócicie uwagę na przykład na ten dolny panel, to tutaj też jest sporo ink washu i w ogóle gdzieniegdzie jest też sporo takich szarości, które nałożyłem za pomocą rozwodnionego tuszu. Także ostatnim takim krokiem w naszej tutaj planszy będzie nałożenie też takiego tuszu, ale to sobie już zrobimy, jak wszystko będzie gotowe. Te plansze docelowo będą wszystkie użyte w tomie Henryk Kajdan pod tytułem Koniec, więc będziecie mogli to zobaczyć również w finalnym komiksie. I taki jest cel, także to nie jest żadna tam, wiecie, wprawka, tylko to są już takie plansze, jakie ja robię do finalnych komiksów. Okej, dobra, po tej preambule jedziemy z koksem. Mam nadzieję, że macie fajny weekend. I zanim przejdziemy sobie do inkowania tych dolnych paneli, ja nie będę już za bardzo tu wyjaśniał, bo koniecznie zajrzyjcie sobie do tych lekcji numer 3 i 4, dwóch poprzednich, jeśli chcecie zobaczyć nakładanie tuszu w ogóle na to, co już do tej pory tutaj widać. To była plansza, z którą zaczęliśmy w ołówku i dopiero na nią zaczęliśmy nakładać tusz i wszystko to widać na naszych nawijkach. Także ja może zacznę, trochę się rozgrzeję i zacznę od trochę takiego może podrasowania niektórych detali tutaj. Ja lubię tak po jakimś czasie sobie wrócić do planszy i też troszeczkę sobie zawsze w niej porobić. Wiecie co, to jest już takie dłubanie trochę i prawdopodobnie gdyby mnie goniły jakieś takie narzucone z zewnątrz terminy, to musiałbym znaleźć jakiś złoty środek między tym, co tu robię, a między tym, co się opłaca. Ale że robię komiksy dla siebie głównie, w sensie, że robię je sobie hobbystycznie, to dlaczego nie dać czytelnikom trochę więcej fanu? Zależy mi w tej chwili, żeby moje komiksy były jak najlepiej narysowane, żeby... Słuchajcie, to jest chyba oczywiste, że każdemu zależy na tym, żeby jak najlepiej się zaprezentować. I ja mam ciągle ten drive, mam nadzieję, że to widać. Nie chcę, żeby... Nie chcę iść po łebkach. Nie chcę, żeby gdzieś tam zatracać po drodze ten fan, który czytelnik może wyciągnąć potem z obserwowania tych wszystkich rzeczy, które ja tu rysuję. Więc na spokojnie sobie porysujemy, nic nas tu specjalnie nie goni, a i wy na tej nawijce będziecie mogli zobaczyć, jak to powstaje. Ja się postaram trochę odgiąć te plansze, tak żebyście widzieli. O, czasami muszę zmienić pozycję, żeby tu nie zrobić głupio kresek, bo nawet takie drobne kreseczki, jak zrobicie je pod głupim kątem, jakbym je zrobił jakimś głupim kątem, takim niezgodnym trochę z tą perspektywą, to by trochę było widać zawsze, więc po co sobie psuć życie? Tu i ówdzie sobie dodamy parę tych kresek. Gdzieś tam jest zawsze kres, wiecie, to już takie dłubanie, ale ja tak jak mówię, ja lubię takie dłubanie, to jest jedna też z moich silnych stron. Gdzieś tam zaczęło mi się to jaka taka fascynacja Toddem McFarlane'em i jego twórczością. Możecie też sobie zobaczyć parę takich filmów tutaj na nawijce związanych z McFarlane'em właśnie. Ja go bardzo lubię, gdzieś tam jego, czy to jakieś Artist's Edition, czy to jakieś albumy z jego twórczością. No nie mówiąc już o zwykłych komiksach. Ja je zbieram i mnie to fascynuje. Od zawsze mnie fascynowało to, jak on rysował. Dzisiaj wiadomo, patrzę już na to ze sporo większym dystansem. Niemniej ciągle widzę tam inspirację, ciągle widzę kogoś, kto miał niesamowity drive do tego, żeby jego komiksy wyglądały jak najatrakcyjniej. I to jest at the end of the day, słuchajcie, warte zastanowienia się, żeby wasze komiksy wyglądały jak najatrakcyjniej. Tak trzeba robić, bo
Nie ma innych kryteriów. Trzeba robić tak, żeby wyglądało to cool. Jesteśmy w entertainment, nie? Jak to się nazywa. I mamy być entertaining. To nie ma być nudne, tylko ma być właśnie entertaining. I to jest cel, to jest goal. I kogo to obchodzi, jeśli to nie jest tam jakoś całkiem akademicko poprawne czy coś? No, jeśli ktoś chce robić akademicko poprawne, to nikt wam nie zabrania, jest to jak najbardziej godne pochwały. Natomiast my tu chcemy mieć fun i myślę, że właśnie w takiej popkulturze, jakiej część stanowią komiksy, to jest cały ten clue, żeby jakoś tam, wiecie, dobrze się bawił i czytelnik, a jak się twórca dobrze bawi, to też dobrze. W ogóle ten problem taki bawienia się przy robieniu versus tego, jaką satysfakcję ma potem czytelnik, to jest też ciekawy problem. Ja, słuchajcie, myślę z doświadczenia, że czasami to też niedobrze, jak się twórca za dobrze bawi przy komiksach, bo można łatwo się zapędzić w jakiś kozi ruch, można łatwo zacząć uprawiać jakąś sztukę dla sztuki, no i to wtedy nie wygląda fajnie. Lepiej zawsze mieć na uwadze tego końcowego czytelnika też. I można z tego wyciągnąć później fan. Nawet jeśli tu i ówdzie będziecie trochę zblokowani, bo nie wszystko będziecie mogli narysować tak, jakbyście chcieli, nie wszystko będziecie mogli, wiecie, zrobić tak całkiem odlotowo, bo tu i ówdzie sobie sami będziecie musieli, jeżeli nawet rysujecie do własnych scenariuszy, ja na przykład rysuję do własnych scenariuszy, to tu i ówdzie będziecie sobie musieli ustawić pewne, narzucić i tak pewne limity, pewne takie scenariuszowe ramy. To bez tego to wam wyjdzie jakiś miszmasz kompletny i nic się nie uda, więc zawsze trzeba się samo ograniczyć. No ale to jest przy każdym, mi się wydaje, jakimś tam dziele, które człowiek robi, nie? Zawsze się trzeba trochę samo ograniczyć. Trudno, no tak, żeby mieć jakąś spójną historię. Takie życie, no. Dobra, ja myślę, że tu jeszcze może trochę, ale zawsze warto dodać jakiś tam pomniejszy bajerek, bo to, o, zawsze coś, tak jak zawsze jeden, który gdzieś tam nas potem doprowadzi. Nie ma problemu. Dlaczego nie? Jeden więcej bajer, a dużo może być radości dla czytelnika. O, i tu zrobimy też to. Bo wtedy, wiecie, to się kumuluje. Te wszystkie takie pierdółki, które tu robimy, one się gdzieś skumulują. Ja osobiście lubię, jak moje komiksy są napakowane, jak tam jest tak dużo kreseczek. One już nic za dużo nie wnoszą do samej kompozycji. Niczego nie wnoszą do kompozycji. To jest prawda. Ale i każdy może mieć swój styl. Może być bardzo prosty styl komiksowy. Takie style też są świetne i są rysownicy tacy jak na przykład Darwin Cook albo Bruce Timm, którzy mają bardzo proste style, proste pozory, albo Tim Sale na przykład. Chociaż ten Tim Sale to może trochę jest, tutaj trzeba by może więcej trochę pogadać, ale generalnie nie, style bywają różne, więc to, że ja rysuję w taki sposób, wiecie, trochę obsesyjno szczegółowy, powiedzmy quasi szczegółowy, to nie znaczy, że tylko taki styl mi się podoba. Ja po prostu mam taki styl i dlatego tak rysuję. Styl warto mieć i warto go sobie wyrabiać. Ja też sobie go cały czas wyrabiam. Staram się, aby te komiksy były jak najbardziej moje, chociaż od niektórych takich wpływów też trudno się opędzić czasami twórcy, więc wiecie. Okej, dobra, tu rozgrzałem się. Chciałem się tak trochę, szczerze mówiąc, rozgrzać tymi dodatkowymi pociągnięciami na tych poprzednich panelach, żebyśmy sobie trochę przypomnieli, co robiliśmy. I teraz jedziemy z koksem, jeśli chodzi o nowe panele. Dobra, co musimy zrobić? Tu musimy jeszcze parę pociągnięć dalej, więc ja sobie wyjmę, że przybliżę te narzędzia, o, bo ich tak za bardzo tu nie widać. Tu sobie przygotowałem cały ten shebang, który możecie sobie zobaczyć na poprzednich nawijkach. Biorę, powinienem mieć krótszą minikę, ale pal licho, nie będę już sięgał teraz, żeby nie opóźniać filmiku. O, i jedziemy z koksem. Ja specjalnie za wiele tego, ja nie montuję, w ogóle nie sądzę, żebym w ogóle jakikolwiek montaż robił w tych moich nawijkach, gdzie rysuję. W tych komiksowych nawijkach robię czasami jakiś montaż, bo jak już coś zbytnio cedzę, a zdarza mi się to bardzo często niestety, to cedzenie, to staram się teraz już wprowadzać gdzieś tu i ówdzie, trochę te wycinać to moje takie ględzocedzenie, ale na tych nawikach specjalnie niczego nie wycinam, dlatego że się widzieli, że tu nie ma żadnego takiego, wiecie, cheatingu, nie? Wszystko, nawet czy tą stronę, którą żeśmy sobie spensilowali od początku do końca, czy te strony, które tu tuszuję, words and all, jak mi coś nie wyjdzie, to wam mówię o tym. Także nie zależy mi na tym, żeby gdzieś tam wyjść perfekcyjnie, bo to nie jest, już to chyba mówiłem, ale to nie ma być film, wiecie, influencera na Insta, żeby się pochwalić, wow, jak ja to,
jak ja to potrafię zrobić szybko, komiks i przyspieszyć, i zobaczcie, i poinkować cały, to nie jest w ogóle cel. Cel jest taki, żebyście wy mogli sobie z tego się zainspirować tym, zobaczyć trochę, podkraść tych pomysłów, jakie ja tutaj stosuję, bo jakbym ja to przyspieszył i zobaczył szybko, to bym się tylko pochwalił. A nie miałoby to większej sensu, znaczy pochwalił, no jeśli komuś by to zaimponowało, a jeśli nie, no to nawet bym się nawet nie pochwalił. Ale myślę, że wiecie, o co próbuję powiedzieć, że warto się zapędzić w takim pokazywaniu facebookowo-instagramowym w takie rewiry, żeby robić więcej dla siebie niż dla właśnie dla odbiorców filmu. A te filmy, dlatego ja ich tam nie edytuję specjalnie, ani nic, w ogóle ich nie edytuję, może to źle, ale akurat myślę, że te akademie to warto, zwłaszcza te, gdzie sobie rysujemy, to warto pokazywać w całości. Tak mam wrażenie, bo wtedy widzicie też to, co ja poprawiam, a co ja mam ukrywać, to, że tam mi coś tu nie wyjdzie, tu i tam. Każdemu coś nie wychodzi, nie ma ludzi doskonałych, słuchajcie. Są tylko ludzie, którzy wymazują albo nie wymazują i koniec. To też przychodzi wszystko z czasem, taka, może też, że ja czasami szybciej stawiam pewne kreseczki, to po prostu przychodzi z czasem, to się szybko też tak nie zaczęło. Przepraszam, więc tak to jest. Ojca nie ma, dziecko jest. Okej, dobra, jedziemy z tym. Trochę tutaj damy mu jeszcze inkingu na twarzy. Ja już wielokrotnie mówiłem tu, że to naprawdę nie powinno mieć znaczenia, nie ma znaczenia, jakich ja narzędzi używam. Dla mnie zwłaszcza, bo to nie narzędzia mają mną kierować, a ja mam kierować narzędziami. Tak, ale jak zauważycie, to ja też świadomie dobieram sobie pewne narzędzia pod kątem odpowiednich czynności, które tu robię. Pędzelkiem jedziemy rzeczy nieco bardziej takie ludzkie, gdzieś te twarze, sylwetki ludzkie zrobiłem pędzelkiem, wszystkie inne rzeczy staram się robić cienkopisami. Oczywiście mógłbym to zrobić wszystko też pędzelkiem, miałoby to wtedy taki flavor a la Josie Knott na przykład, który inkował kiedyś Jacka Kirby'ego, też przepiękny inker. Wspaniały, starej daty, bardzo taki inking, jeśli znacie, to wiecie dobrze, o co mi chodzi, jeśli nie znacie, to zajrzyjcie sobie albo do jego serii, którą tuszował z Johnem Byrne, z Jackiem Kirbym, na przykład Fantastic Four, nawet parę numerów Johna Byrna było potuszowanych przez Josie Knotta, albo też możecie sobie zajrzeć do serii The Thing z lat 80. Marvela, tuszowanej przez Joe'ego Sinota, tam był taki rysownik, który się nazywał Ron Wilson. Ja teraz sobie czytam właśnie omnibusa tego Thinga i mnie to zachwyca, jak tam Josie Knott właśnie tego gładziutko, tego Wilsona tam inkował. No i to jest taki inking, wiecie, taki, mówię, starej daty, ale w takim pozytywnym sensie. Ja uwielbiam taki, wiecie, gładziutki, żyleta, taka pędzelkowa, ale bardzo pędzelkowy, bardzo klasyczny, taki, wiecie, kajko i kokoszowy, można by powiedzieć trochę. Także może w dzisiejszej kresce, w dzisiejszych oczekiwaniach czytelników taki inking może już się tak nie sprawdza jak te nowe inkingi, jeśli w ogóle ktoś jeszcze dzisiaj podchodzi do komiksu jako inker, no bo ten zawód inkera to jest taki trochę, tu pogrzebałem za dużo przy tych włosach, czasami trzeba wiedzieć, kiedy już nie grzebać, no ale ten zawód inkera to jest coś takiego, co dzisiaj już się zanika, to będzie zanikało zgodnie z technologiami używanymi w tym, w rysowaniu. Bo po co komu inker, szukam sobie tego pena, po co komu inker, jak możecie poprawić na komputerze, możecie dzisiaj zrobić pencils i on będzie działać komputerowo, nie? To po co wam inker? Zeskanujecie sobie jakiś tam twardy ołówek z tego i w zasadzie jest gotowa robota. Ja osobiście uważam, że to nigdy się tego prawdziwego inkera nie zastąpi. No jestem już, wiecie, starszej daty. Ja jestem wychowany na inkingu. Jak ktoś nigdy nie widział komiksu z krwi i kości, nie wychował się na takim komiksie z krwi i kości polegającym na tym nakładaniu tuszu na ołówek, to on może już nie mieć takiej potrzeby. Tak samo, słuchajcie, ludzie, którzy się wychowają, czy wychowali na komiksach elektronicznych, czy webkomiksach, czy co tam, oni też nie zawsze będą mieli już potrzebę czytania komiksów na papierze. No to jest temat kontrowersyjny i szeroki jak rzeka, ale i długi jak rzeka, ale
Ale coś w tym jest, że to, co na nas odciska piętno, to nam się wtedy wydaje, że to jest niezastąpione, a jednak przychodzi nowe pokolenie i ma swoje pomysły. Włosy warto zawsze robić pędzelkiem. Wspomnijcie moje słowa. Nawet jak nie jesteście za bardzo wprawieni w pędzelku, to kupcie sobie jakiś pędzel i zobaczycie, jak łatwo się robią włosy albo tkaniny pędzelkiem. Widzicie? Dzięki temu to on nie wygląda tak, to żyje, mam nadzieję. To nie jest takie sztywne, tylko oddycha. Także tego, mam nadzieję, że działa. Nie? Przynajmniej ja lubię, jak to tak oddycha. Każdy będzie znowu miał inne upodobania tutaj. No i ja myślę, że tu sobie damy, tu zaznaczyłem sobie, żeby dać to na czarne. I tak zrobimy, tylko podmuchamy trochę na to. O, w tym czasie możemy machnąć jeszcze nieco z tego dodatkowego panelu tutaj, czwartego panelu, żeby to sobie trochę przeschło. To nie musi jakoś mega super wysychać, ale dobrze, żeby przeschło, bo zawsze się coś mazgnie, zawsze się coś tam, wiecie, pizgnie i niestety potem, bo trzeba to wymazywać korektorem, to po co, nie? Więc zanim ja przystąpię do wymazywania tego gumką, to warto, żeby przeschło choć pół minuty. Dobra, ja sobie tu pomogę trochę linijką. Ja mówiłem uparcie, że tej linijki jak najmniej się staram stosować, ale na takich kluczowych momentach, jak ta lampa tu, czy właśnie ta ściana, to warto sobie czasami tę linijkę zastosować, czy ten liniuszek, czy tam ten krzywik tu i ówdzie, żeby te kluczowe rzeczy, żeby ich nie spieprzyć, wiecie? Bo to wtedy będzie działało, to wtedy będzie widać, że coś tam nie działa, nie? Mogłoby być już zbyt takie kreskówkowe jak dla mnie. Ja osobiście jestem fanem, jak to wszystko oddycha, ale też jakby pewne rzeczy niech mają strukturę. Nie jestem zwolennikiem takich rozwalonych, rozmemłanych całkiem komiksów, więc staram się znaleźć taki złoty środek. Generalnie wolę, jak coś oddycha. Z dwojga złego to wybiorę już bez linijki, niż coś same od żylety rysowane, chociaż to nie jest konkurs, tu nie, to jest tylko kwestia gustu, to jest, wiecie, to jest kwestia podejścia, a nie jakiś tam, żeby musieć akurat wybierać, ale w sensie, że wolę oddychające komiksy, takie bardziej organiczne, natomiast sam stosuję taki złoty środek, żeby też czasami tu i ówdzie tą linijkę użyć, zwłaszcza właśnie w przypadku tych kluczowych rzeczy, żeby to jednak działało, żeby tam gdzieś, żeby mi się gdzieś nie wyjechało, bo to gdzieś potem będzie się wydawało, że oni tu, jak podłoga by była krzywa albo ściana, to będzie podejrzanie wyglądało. No tu można na przykład zrobić jakąś książkę, żeby staje z tego ze ściany, nie? Wiecie, o, coś gdzieś z półki. Ad hoc też można się starać coś zawsze dorysować, nie? Żeby to żyło, że pamiętajcie, że to ludzie. Ludzie bałaganią, ludzie żyją w różnych warunkach. Księgarze nie mają czasu na uporządkowanie tego, co mają na półkach. Także, o, żeby to wszystko żyło. Pamiętajcie o takich drobnych ludzkich ułomnostkach / charakterystykach w sumie, nawet może nie ułomnostkach, że wiecie, w pomieszczeniach jest mały burdelik, zawsze tam ktoś, komuś się kawa rozleje, ktoś zapomni, ktoś podlewa kawą kwiaty, to sobie przy doniczce postawi. Warto o takich detalach pamiętać, żeby wyglądało to organicznie, to co robicie. Znaczy przynajmniej ja tak myślę. No i jak tak się nad każdym takim, każdą taką częścią człowiek pracuje, to potem gdzieś suma tych wszystkich części gdzieś wyłazi, no. Tak to jakoś jest, że ja też chciałbym być, słuchajcie, też takim rysownikiem, powiem wam bez bicia, który wystarczy, że postawi dwie linie, dwie kreski. Słuchaj chłopcze, miałeś zrobić linię, a zrobiłeś kreskę. Skąd to cytat? Ja pamiętam. Ze świetnej powieści. No, ale coś chciałem powiedzieć. Aha, że chciałbym być takim rysownikiem, który robi, wiecie, dwie linie i parę na krzyż, wiecie, postacie i wygląda to genialnie. Ale tacy ludzie jak właśnie Bruce Timm zdarzają się, wiecie, raz na pokolenie praktycznie, tacy naprawdę mistrzowie. Czy to właśnie Tim Sale, którzy potrafili bardzo oszczędnym warsztatem, chociaż tak jak mówię, jak sobie myślę o nich, to
Tamten warsztat też jest, tylko że on jest tak dobrze ukryty, że nam się wydaje, że to jest proste, ale jakbyście tak chcieli pojechać takim Teamem Sailem teraz albo Bruce'em Teamem i zrobić taki homage w ich stylu, to by wam było trudno, bo to tam się kryje bardzo wielki warsztat i duży, duży geniusz w ogóle i pewne niesamowite wyczucie też narzędzi i tego, co one mogą zrobić. Także to gdzieś tam bulgocze pod spodem cała armia tych różnych trików, których oni, które oni stosują i cały szereg umiejętności, które oni mają. Więc to jest to. Spróbujcie, to się tak wydaje czasami, że coś jest proste po efekcie. I dlatego ja zawsze mówię, że po efekcie niepodobna ocenić, jak, czy twórca się wysilał, czy nie. Tego nigdy się nie da poznać. Natomiast to, co ja mogę zrobić, to że pokazać, że włożyłem w to robotę poprzez te detale. No to właśnie w pewnym stopniu zawsze można powiedzieć, zawsze ktoś powie, o, przynajmniej Martewicz się namęczył, przynajmniej nie poszedł po taniości. Nie? Nie wiem, czy to jest akurat takie super przydatne, ale wiem, że to jest jedna z moich sekretnych broni i nie zamierzam się jej pozbywać. Lubię takie detaliki, szczególiki, no i to jest właśnie jedno z tych silniejszych stron, które mam, więc dlaczego mam tego nie wykorzystywać, a też współgra to z moim temperamentem. No bo też, słuchajcie, każdy z nas ma inny temperament, każdy będzie inaczej, każdy będzie wychowany na innych komiksach. Jednemu się te wszystkie szczególiki, te wszystkie dodatkowe kreseczki wydadzą zupełnie zbędne. I dobrze, niech te różne komiksy kwitną. Teraz zresztą tak dużo różnych komiksów niezależnych, że i w ogóle tych takich różniastych. Kiedyś było pod tym względem wszystko bardziej na jedno kopyto. Mieliśmy tylko dwie wielkie firmy w Stanach. W Polsce też tylko kilku twórców, którzy rysowali bardzo klasycznie. Dzisiaj to, co może trochę zanika, to jest taki warsztat komiksowy bardzo klasyczny. Ja nad tym trochę ubolewam. Nie powiem, że nie. Bo jednak ci wszyscy twórcy typu Wróblewski kiedyś, Charlotte Paweł, Tadeusz Baranowski, który zresztą do dzisiaj przecież jeszcze tworzy, czy Janusz Christa, jeden z moich ukochanych twórców, zresztą i na pewno waszych również, to oni tworzyli, wiecie, bardzo klasycznie. Tam był zwłaszcza Christa, Wróblewski, to bym takich dwóch wymienił, jak dla mnie. No to byli ludzie, którzy, moi akurat ulubieni z tej grupy, i to byli ludzie, którzy mieli warsztat zupełnie na światowym poziomie. Tam było dużo takiego klasyki komiksu, że wiecie, że kiedyś się człowiek nie zastanawiał, czy jak sięgnie po komiks, to będzie dobrze narysowane, czy nie. On oczekiwał czegoś takiego jak po serialu telewizyjnym, żeby to było profesjonalnie zrobione, żeby czytelnik miał fan z czytania tego, wiecie? Sobie grubszy wezmę cienkopis, a nikt się nie zastanawiał, jaki tam będzie styl, jaki tam coś. To się albo podobało chłopakowi, bo z reguły młodzi chłopcy czytali te komiksy, taka jest demograficzna prawda, więc dzisiaj się już może trochę zmienia, a kiedyś przynajmniej tak było. To taki jest demograficzny fakt, że zawsze te komiksy gdzieś tam wśród młodych chłopców były bardziej popularne. I tak jak mówię, teraz może się już trochę ze względu na czasy trochę to zmienia, to jest tylko stwierdzenie faktu, że tak było. No ale w każdym razie to nie jest ważne. Ważne jest to, że właśnie kiedyś ktoś sięgał po komiks i spodziewał się czegoś takiego jak po serialu, wiecie, że pal licho, kogo tam obchodzi, kto jest reżyserem, nie? Jeśli mnie wciąga, jeśli wszystko jest dobrze i działa. Nie trzeba się tym przejmować. No i tak kiedyś też było. I tacy twórcy jak Wróblewski czy Christa, każdy na innym poziomie jakby, a w zasadzie inaczej powiem, nie na poziomie, tylko każdy w innym stylu, ale oni zapewniali niesamowicie bogaty warsztat, taki właśnie przygodowo fantastyczny i to jest, no nie mówiąc już o Rosińskim też przecież, nie? Jeśli chodzi o takich polskich twórców. Także to nikt się nie zastanawiał wtedy, czy to był jakiś styl fajny, czy nie był fajny, to po prostu oni byli tak dobrzy, są tak dobrzy, że to jest ponad wszelką wątpliwość, że ten komiks się broni sam, nie? Może się podobać, można lubić, można nie lubić, ale nikt nie odmówi tym komiksom takiego pewnego poziomu. No i to, od czego zacząłem, to jest to, że dzisiaj już gdzieś, dlatego że mamy taki wysyp tych różnych komiksów autorskich i trochę też przekraczających granice i też self-publishingowych, to gdzieś ten taki złoty środek tego komiksowego warsztatu, on się rozpłynął. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Nie mam zdania, nie muszę mieć zdania na każdy temat. Ale na pewno jest dzisiaj i trudniej o taki komiks jakby środka, nie? No w sumie truizm, ale pewnie też ma na to wpływ rozwój technologii, które umożliwiają ludziom właśnie self-publishing, ale też ma na to wpływ
pewien brak opłacalności ogólnym w komiksie, bo słuchajcie, tam gdzie nie ma też, dzisiaj mało kto żyje z komiksu i tam gdzie nie ma opłacalności pewnej, tam też nie będzie nigdy odpowiedniego warsztatu wykształconego, bo nie wykształcą się dobrzy i średni, i jeśli nie będzie przemysłu całego, nie? To musi być przemysł. No ale nic nie jest wiecznie. Kiedyś też myślicie, że... Ale też swoją drogą myślicie, że kiedyś tym twórcom też było łatwo. Holender, taki Jerry Siegel czy Josh Shuster, nie wiem, może to nie najlepsze przykłady, ale ludzie, słuchajcie, nawet jak Jack Kirby, oni też mieli, oni wcale nie... ich życie nie było usłane różami. To próbuję powiedzieć, żeby coś osiągnąć w ogóle, to trzeba się namęczyć. I to też nie jest tak, że wiecie, że jak był ty wtedy przemysł w Stanach, na przykład taki komiksowy, bardzo rozwinięty, albo ten, to że to było jakieś nie wiadomo co. Nie, tam też ludzie pracowali za dość marne stawki czasami. Nie mówię akurat o Kirbym, bo i o tych Tuzach, bo tam nie wiem jak tam Siegel i Shuster, też oni, ten Superman też nie był sprzedany za jakieś tam grosze, ale oni tam pewnie do dzisiaj jakieś tam mają arrangementy, to widać po tych publikacjach z DC. I bardzo dobrze zresztą, bo należy się. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że właśnie ta twórcy jak Jack Kirby na przykład, no to oni też, Kirby też był fajnie ustawiony tam, wiecie, dzięki temu Marvelowi. To też nie było tak, że on tam klepał biedę całe życie czy coś. Nie, ale też były problemy w pewnych momentach. Były tam gdzieś problemy pod koniec jego życia, pod koniec jego kariery, gdzie tam trochę fandomu się od niego odsunęło. Były problemy w pewnych momentach Marvela, kiedy tam sprzedaż podupadała. Także i też to miało wpływ na, wiecie, na ich kariery. Więc to też nie jest tak, że każdy, że życie było słodkie dla każdego. Zapytajcie się spadkobierców Christy, czy on był taki, wiecie, w każdym momencie swojej twórczości gdzieś tam, wiecie, zadowolony. No, myślę, że zawsze zdarzają się gdzieś tam. Akurat nie znam jego biografii dobrze, ale wydaje mi się, że właśnie życie komiksiarza, czy w ogóle artysty, to jest też w dużej mierze kwestia ups and downs, że tam będzie dużo pasji, ale też często jakiś zawód, często też, wiecie, trochę słabiej finansowo. Dlatego ja uważam, że w dzisiejszej, to jest temat na osobną nawijkę, ale uważam, że w dzisiejszej Polsce warto mieć też inny zawód. Pewnie za granicą jest łatwiej z tą karierą, nie wiem, nie mam bezpośrednich doświadczeń, ale na pewno doświadczenia innych na to wskazują, że tam można jeszcze przynajmniej coś tam gdzieniegdzie zarobić. Natomiast w Polsce będzie to trudne życie z komiksu. Jest paru twórców, którzy się utrzymują. Ostatnio na przykład właśnie rozmawiałem też z Hubertem Ronkiem, który wydaje świetną autorską serię WE, bardzo popularną, ale on też rysuje wiele komiksów właśnie na zlecenia i z tego co wiem, to właśnie jest to właśnie super kariera zbudowana na tym, więc na pewno są wzory do naśladowania również współczesne. Natomiast są to rzadkie przypadki. I ja osobiście, i na pewno kilka innych też znajdziecie, jak dobrze poszukacie, bez problemu. Natomiast na pewno, słuchajcie, jest to, zresztą jak każda kariera, nie ma tak naprawdę, wiecie, pewnych karier, ani nic tam. To, co próbuję powiedzieć, to, że ja bym polecał, jeśli na przykład zaczynacie przygody z komiksem, to nie nastawiać się na czerpanie z tego jakichś tam dużych korzyści. To niech to będzie raczej hobby na początek, zdecydowanie. I to jest może bolesne dla kogoś, kto chciałby usłyszeć inaczej, ale lepiej się na to przygotować, wiecie? Bo też będziecie wolni dzięki temu, nie będziecie tak zależni od jednej kariery. No to w sumie truizm, jakby można to powiedzieć o każdej karierze, że lepiej zawsze mieć kilka jajek w dwóch koszykach, wiecie, nie? Niż wszystko w jednym. Także tego. No ale przykładów nie brakuje właśnie. Jak jesteście zainteresowani, jak wyglądają takie życie profesjonalnego rysownika komiksów, w tym sensie, że ktoś tam ma na tym zbudowaną karierę, to też można właśnie to sprawdzić, zwrócić się do odpowiednich osób. Zawsze jest szansa, że odpowiedzą, także wiecie. Często właśnie twórcy mają tak, że lubią się dzielić tymi właśnie doświadczeniami i fajnie zawsze się próbować kontaktować. Słuchajcie, za to was nikt nie skaże, nie? W ogóle taka jest też na przykład na Zachodzie też duża tendencja. My to może gdzieś tego, my u nas to się dopiero uczymy tego, ale zawsze było tak, że były, słuchajcie, wiecie, relacje mistrz-uczeń gdzieś tam i to było takie oczywiste, że się jeździ. Ja jeździłem kiedyś, jak miałem inną karierę zupełnie. Ja teraz mam zupełnie inne kariery niż kiedyś, ale jak byłem młodszy, miałem 20 parę lat, byłem takim szczylem trochę, to
miałem zupełnie inną karierę niż teraz i mieszkałem też parę lat za granicą, pracowałem na można powiedzieć, na uniwerku i też jeździłem, wiecie, do moich mistrzów wtedy, intelektualnych, gdzieś tam długo do innego miasta się jechało, żeby trochę pooddychać tą atmosferą, żeby trochę się czegoś nowego nauczyć. Wiecie, trzeba było trochę się wystać, wyczekać, żeby ktoś tam cię w końcu zauważył i też pozwolił, zaprosił cię do siebie, nie? Z tych takich na przykład wybitniejszych profesorów, bo chciało się tego, chciało się, żeby właśnie mieć kontakt z mistrzami i mówię o tym po to, żeby brać to też do siebie, jak chcecie robić coś w komiksach. Warto się uczyć od innych osób, warto mieć kontakty, gdzieś tam pytać, nie? To nie zaszkodzi, to jest świetna rzecz. Tak ludzie zawsze robili, tak ludzie robią, nie zaszkodzi, nikt was nie zamknie do areszty, jak będziecie pytać, męczyć ludzi mailami, bo najgorsze co może o radę i tak dalej i oczywiście brać wszystko przez własne palce, ale jednak na pewno wielu życzliwych ludzi wam pomoże, bo wiecie co, nikt was nie skaże za to, że szukacie odpowiedzi i chcecie sobie pomóc. Jak nie będziecie proaktywni, to w tym biznesie też to jest źle. W każdym biznesie to jest źle. Trzeba być proaktywnym w każdym biznesie. Zawsze szukać, zawsze próbować gdzieś tam się wedrzeć, bo nikt za was tego nie zrobi. To jest może coś, co czasami my jesteśmy, wiecie, wielu komiksiarzy jest nieśmiałych. Są to ludzie często, myślę, że często się tak zdarza, ale w ogóle wśród artystów, że jesteśmy trochę skupieni na tej własnej pracy, gdzieś tam wydaje nam się też może jakąś trochę nieprzyzwoitością, żeby komuś zawracać głowę czasami. Wiecie, ludzie mają różne w głowie wbudowane jakieś takie mechanizmy, które nam przeszkadzają. Ja może też mówię o sobie, wiecie, nie chcę mówić tutaj ogólnie, bo każdy jest inny, ale wiecie, o co mi chodzi. Na pewno część z was wie, o co mi chodzi. Jesteśmy skupieni często na własnej robocie i też wydaje nam się to jakieś dziwne, żeby, wiecie, prosić kogoś o rady, o wsparcie, a tymczasem trzeba to robić, bo najgorsze, co się może stać, to wam ktoś nie odpowie. I to jest wielka okazja, żeby skorzystać, słuchajcie, z doświadczenia innego człowieka. Naprawdę, jak mi ktoś zaoferował, że mogę, wiecie, się gdzieś tam w jakikolwiek, załóżmy, że robię nową karierę i chciałbym coś tam się dowiedzieć, no to kurde, to jest super sprawa właśnie uniknąć wielu błędów poprzez jakieś kontakty z kimś, kto ma więcej doświadczenia od nas, nie? Więc tu też polecam wam gdzieś tam do tych ludzi się udawać, którzy widzicie, że są obecni na rynku, widzicie, że coś osiągnęli, na przykład też za granicą, uderzyć do nich i spróbować zapytać, jak to zrobili, bo najgorsze, co może być, to wam nie odpowiedzą i tyle. No, nikt was nie zamknie za to, że napiszecie maila, nie? Czy spróbujecie się zdzwonić. Także mamy dzisiaj tyle możliwości technologicznych. Korzystajmy z nich. O, i powiedziałem, co wiedziałem, a tymczasem borem lasem. Dobra, spróbujmy zrobić może pędzelkiem się uda. Spróbujmy zrobić ten troszeczkę taki grubszy. Niech ta koszula trochę żyje bardziej. No. Jak widzicie, ja sięgam raz po raz do każdego innego narzędzia, żeby sobie właśnie trochę podrasować to. Oczywiście mógłbym zrobić wszystko pędzelkiem, tak jak mówiłem na tym pierwszym filmie, że nie warto się tak martwić o to, jakim narzędziem robimy. Tak, ale z drugiej strony ja już mam tak wyrobione pewne odruchy i nawyki, że też po co mi się męczyć, wszystko robić pędzelkiem, jak cienkopis jest po to też, żeby ułatwiać życie, nie? Także wiecie, no tutaj jak gitarzysta wie już, jaką gitarę tam, jaki utwór zagrać jaką gitarą, mógłby wszystko na jednej i też by zadziałało, ale po co ma się męczyć, jak ta ma fajny przester, ta ma tutaj coś. Więc to wszystko jest dla ludzi, trzeba znaleźć po prostu złoty środek, nie? Nie bierzcie mnie tak dosłownie we wszystkim. Krak z tego, co mówiłem, to jest raczej taki, żeby nie dać sobą manipulować narzędziami, a nie żeby nie wykorzystywać ich mocnych stron też, nie? No bez przesady. Nie jesteśmy tu jakimiś, wiecie, samurajami, żeby się tam tylko męczyć i tylko, wiecie, tam tylko pędzelkiem wszystko ręcznie, jeszcze z jedną ręką zawiązaną do tyłu. Nie, bo nigdy nic nie osiągniemy. Chodzi tylko o to, żeby nie stękać. Słuchajcie, jak ja słyszę, że ktoś stęka, że on nie ma tam pędzelka albo coś i nie może rysować, to właśnie wtedy jest D, a nie rysownik. I tylko o to tu chodzi. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. I to jest truizm, ale to jest tak jest. To jest truizm nie bez powodu, to się powtarza. I to jest prawda. To jest prawda. To jest prawdziwa prawda, jak powiedział kiedyś Żur pod blokiem, jak byłem w liceum. Chodziliśmy z kolegami na wagary, ale nikomu nie mówcie. No, tu sobie pojedziemy trochę. Zobacz, zawsze coś daje, zawsze warto. I wiecie, co zrobimy jeszcze? Zrobimy, kurczę, ten bajer zrobię.
Tej, zrobię bajer na spodniach tego zioma, bo on ma tu czarne spodnie. Kajdanowi zostawimy, bo tu potem się kolorami pobawimy. On tu ma, zobaczcie, czarne, tu ma takie ciemniejsze, ale to dobrze, bo my potem możemy się pobawić. Mo się wydaje, że zrobiłem mu tu trochę za krótkie nogi, ale wiecie co, no tak jak mówię, get it right next time, man. Nie wszystko, jakbym mu zrobił tak, jakie powinno być, to już bym nie musiał się męczyć, żeby kontynuować karierę, bo byłbym już doskonały. I takie podejście trzeba niestety sobie też wbić do głowy. To nigdy nie przeszkadza. O, i zobaczcie, jodełkę mu robię. Widzicie? Zrobię mu jodełkę. Takie triki warto na spodniach, bo spodnie są też szyte w odpowiedni sposób, z odpowiednich tkanin, nie? I dlaczego nie wykorzystać tego faktu? Zrobimy mu tu jodełkę. O, widzicie? I od razu będzie takie, że coś tu będzie żyło. Coś, o, coś jak ktoś spojrzy, widzicie? To już będzie, że o, że ma spodnie takie, wiecie, wełniane. O, fajne. Zawsze będzie to taki level wyżej w tym odbiorze, w tej percepcji dzieła. I tyle. No i sobie, i prawie jesteśmy w domu, słuchajcie. Jeszcze sobie tu troszeczkę dam linijkę i sobie tu po ten wyznaczę, bo to warto czasami, żeby potem się nie zastanawiać. Ja sobie tylko zaznaczę takie główne arterie, jak to ma iść. Bo tu trochę zmieniłem bieg tego. I ja sobie tu zaznaczę z góry, jak to ma iść. Bo potem się pomylę gdzieś, bo ja mam takie tendencje, że wam mówiłem, że ja chcę szybko, szybko wszystko, a szybko to można tylko w ryja dostać, nie? Jak tak przesadnie się chce coś ten, więc w tym biznesie przynajmniej, więc też się nie ma za bardzo co spieszyć. Aczkolwiek jak sobie podliczycie czas, jaki ja spędziłem na rysowaniu tej planszy od początku do końca, to nie będzie to czas przesadnie długi, myślę, jeśli chodzi o taką średnią statystyczną. Spowolniony jestem też tym, że muszę nawijać, więc gdybym to robił, wiecie, skupiony w pełni i nie ględził, to też prawdopodobnie byłoby to nieco szybciej. Ja myślę, że taka, jak jesteście już wprawieni, to ja myślę, że taka jedna plansza dziennie to jest absolutne minimum, do którego trzeba dążyć. To jest, myślę, że to jest za mało. Jedna plansza dziennie to jest za mało. Trzeba robić dwie docelowo. Jak się uda trzy, to też jest spoko. Nie ma nic gorszego, niż robić za mało plansz, słuchajcie. To jest coś, co zawsze mnie wkurzało. I to jest tylko kwestia samodyscypliny. To nie jest kwestia tego, że ktoś ma taki ten, a taki ten. Wiadomo, są ludzie, którzy po prostu wolniej pracują, nie? Ja mam doświadczenie z pracy z wieloma ludźmi, pracowałem już. I są ludzie, którzy po prostu wolniej pracują, nie? Ale nie ma czegoś takiego, co by ich fizycznie blokowało przed osiąganiem szybkich efektów. I jak ktoś się przyłoży, to zrobi, nie? Przecież to nie jest tak, że jest jakiś obiektywny czynnik, który nam uniemożliwia sprawną pracę. Tylko to my jesteśmy tym, co uniemożliwia nam tą sprawną pracę. Więc z reguły to tak powiem wam, że jak ktoś tam ma problem, żeby zrobić coś sprawnie, to z reguły ma problem ze wszystkim. To jest, ja wiem, że to są może słowa takie trochę tego, ale tak jest. Widziałem to przynajmniej parę razy, że właśnie gdzieś tam zawsze ludzie się tłumaczą, że nie ten, ale trzeba sobie zadać takie szczere pytanie, a ile ja gram na PlayStation? A co ja robię, żeby przyspieszyć moją pracę? A czy ja czasami nie siedzę, ale bo też, słuchajcie, można siedzieć i się zastanawiać, co robić. To jest kwestia też decyzji, które podejmujecie, nie? W komiksie. Komiksy to są kwestia decyzji, że też musicie szybko je podejmować, bo będziecie się zastanawiać, tego szukać. Są ludzie, słuchajcie, są ludzie, którzy przez całe życie chcą się wziąć za komiks i sobie wewnętrznie obiecują, że się kiedyś za niego wezmą, ale się nie biorą. Ale się nie biorą, nie? I to jest, ale wiecie, co mają? Koncepcję, scenariusz. Wszystko działa, tam wiedzą już, jaki będzie ich wydawca, nawet już wiedzą, nie? Ale wiecie, co brakuje im? Brakuje im Holender, żeby zrobić całość od początku do końca i ją jakoś tam wydać, jakoś tam ją opublikować. I to jest ból, to jest ból, to jest błąd. Lepiej bowiem jest skończyć coś,
Zdecydowanie nie bać się skończyć tego, co się ma, nawet jak to nie jest doskonałe, i przejść do następnego dzieła, bo nie ma nic gorszego niż takie właśnie wieczne przygotowanie, bo sobie będziecie sami wewnętrznie wmawiać, że kiedyś to dopiero wszystkim pokażecie. To kiedyś nigdy nie nadejdzie. Nigdy nie nadejdzie. Jak sami nie spowodujecie, że ono nie nadejdzie jutro. I dlatego ja jestem, tak naciskam, żeby się, wiecie, żeby robić sprawnie, żeby was zachęcić do tego, żeby patrzeć na to jak na takie, trochę takie zawody też z samym sobą, nie? Bo wtedy musicie sobie stawiać pewne takie wymagania, pewne deadline'y, bo będziecie robić cały czas sztukę dla sztuki i rysować do szuflady przez rok jedną planszę, żeby tylko nikt wam nic nie powiedział złego o niej. To nie jest dobra droga. Trzeba robić szybko, robić sprawnie. Nawet kosztem może pewnego ułamka jakości czasami. Ja wiem, że to brzmi trochę obrazoburczo może dla niektórych, ale tak jest. Dlatego, że gdyby wszyscy chcieli, słuchajcie, serial zrobić, jakby twórca serialu się nie chciał zrobić dzieło sztuki, a nie serial, to by nigdy żaden serial nie powstał, bo tam jest krew, pot i łzy. Ludzie są, słuchajcie, płaczą na planie czasami, coś tam się dzieje niedobrego, tu kogoś gonią o pieniądze, tu ktoś weźmie ten, zadłuży się na przykład, ile filmów, przecież filmy nie powstają za gotówkę praktycznie, filmy powstają na kredyt z reguły, więc ktoś tu ma, wiecie, ból de, żeby tam się spłacić potem, nie, żeby to mu przyniosło jakieś zyski, jakieś profity, żeby strat mu nie przyniosło i tak dalej, więc inwestorów ma na karku, którzy mu oddychają, więc to też takie rzeczy, które to nigdy nie jest hodowanie róż w show biznesie. To zawsze jest trochę droga przez mękę i warto o tym pamiętać. Wasza praca też się nie może skończyć na tym i na ten temat też sobie powinniśmy zrobić osobną nawijkę. Wasza praca też się nie powinna kończyć na tym, żeby tylko zrobić sam komiks, tylko wy musicie, jeśli oczywiście, bo jak macie wydawcę, to spoko, to pewnie, ale ja powiem wam, że nikt za was tak nie zrobi jak wy sami, nawet jak macie wydawcę. Więc wydawca was tam trochę będzie promował, ale też wydawca, to wiecie, on ma tam swoje rzeczy na głowie, kto wie, jak tam wam z tym wyjdzie, więc to, co chcę powiedzieć, to to, że sami musicie się też zająć własnym komiksem i takimi rzeczami, jak jego promocja, jak jego pokazanie, jak self-promocja, wiecie, własnej marki, musicie się zastanowić, jak chcecie dotrzeć, nawet jeśli macie z głowy ten aspekt wydawniczy. To musicie się zastanowić, jak chcecie dotrzeć do ludzi. To są ciekawe problemy, nikt za was tego nie zrobi, nie? Się wydaje nam, że my tylko wystarczy, że zrobimy coś dobrego i ludzie nas znajdą, jak to będzie dobre. BS, nikt was nie znajdzie. Pies z kulawą nogą się wami nie zainteresuje, znaczy wami mówię brzydko, ale w sensie nikim, mną się nie zainteresuje, jeśli sami się nie pochwalimy, jeśli sami nie wyjdziemy gdzieś do ludzi, wiecie? Tak to jest, pamiętajcie o tym. Będziecie wiecznie wtedy sfrustrowani, że nikt was nie widzi, zwłaszcza mówię do was, którzy gdzieś tam myślicie o zaczęciu przygody z rysowaniem, bo wiem, że tacy ludzie też mnie oglądają, więc życzliwie tutaj na tym kanale, dzięki wam za to, ale o to chodzi, żebyście też nie myśleli, że wystarczy tylko, że zrobicie dobrą robotę, nie, jakby tylko dobra robota wystarczała, to wielu ludzi z soli tej ziemi, którzy robią dobrą robotę codziennie, chodzą od 8 do 17, pracują ciężko i tak dalej, to by byli milionerami. A tymczasem ciężko czasami jest związać koniec z końcem, mimo że się robi najlepiej, jak się da, człowiek jest uczciwy i tak dalej, to jednak na świecie też liczą się inne rzeczy, takie jak trochę kombinowania, trochę takiego sprytu, trochę pomyślenia też, żeby mądrzej coś robić, wiecie? To są rzeczy, o których rzadko się mówi, czasami ludzie nie chcą słyszeć o tym, ale tak jest, bo sukces to nie jest tylko ciężka praca, sukces to jest też praca głową. I musicie się też promować, musicie się nie dać zbić stropu, żeby go osiągnąć, tak. Dlatego ja na przykład, mi ludzie czasami się śmieją ze mnie, że ja się tak czasami promuję tego tam. Ja sobie wyrobiłem taki trochę styl promocji, wykorzystuję też różne grupy facebookowe i takie inne źródła, żeby się promować, no ale słuchajcie, i ludzie czasami mówią, dobra, już wiemy, że wydałeś już tego. Ale ja nie daję za wygraną, dlatego że zawsze jest ktoś, słuchajcie, kto się może zachęci. Reklamy w telewizji też macie puszczane wiele razy po to, żeby wam tam utkwiło, nie? Dlatego ja na początku każdej nawijki mówię, jak się nazywam, mimo że pewnie część z was już życzliwie to zapamiętała i wie, o czym jest komiksowa nawijka. No ale ja mimo wszystko nawijam, bo wiem, że przyjdzie ktoś nowy, hopefully, który zaraz mi tam może gdzieś, wiecie, coś polubi, może gdzieś sięgnie po jakiś mój komiks, może po prostu będzie śledził moją karierę, za co jestem bardzo wdzięczny.
albo po prostu się zainspiruje tym, co ja mówię, bo to też jest cel właśnie tej nawiki, żebyście się inspirowali, żebyśmy mieli ten jak najwięcej tej wspólnej radości. No ale mówię to po to, że gdybym ja pospoczął, tylko wiecie, narysował to do szuflady i nic tym więcej nie robił i liczył, że stanie się cud, albo po prostu wysyłał do wydawców i liczył, że ktoś to will pick it up, to nie jest droga, to jest droga donikąd, to cię donikąd nie zaprowadzi. Musisz być proaktywny i musisz wiedzieć, że nic się nie stanie. Po prostu zrobisz komiks świetny, nic się nie stanie, dopóki sam czegoś z tym nie zrobisz. Musisz być proaktywny, musisz się promować, musisz się pokazać. Wszędzie tak jest. Słuchajcie, miara handlu jest lepsza niż trzy miary rzemiosła. Nie ja to wymyśliłem, to jest po prostu takie powiedzonko. Kiedyś ktoś mi powiedział i mi utkwiło w głowie, że tak jest, słuchajcie. Niestety musimy też być tymi trochę handlarzami i nie ma nic złego w tym. To jest takie życie, no, żeby coś osiągnąć, to się nie bez powodu w karierach, w wielkich firmach, też w wielkich korporacjach, ale też i w małych biznesach. Największą karierę się robi na sprzedaży. Zawsze. Tylko oczywiście to nie jest tak, że to jest taka sprzedaż, wiecie, żeby czasami tam sprzedaż na ulicy czy coś, nie? Tylko to jest już sprzedaż na wyższych levelach, na sprzedaż na dużych deali i tak dalej. Dlatego partnerami w wielkich tam firmach są ludzie, którzy właśnie mają najlepsze wyniki w sprzedaży, potrafią sprzedać czasami, wiecie. Bo, znaczy nie czasami, tylko zawsze, bo potrafią ubić deal, potrafią zainteresować drugą osobę, wiecie, mają dobry sales pitch. I to jest właśnie to, co wy musicie też robić jako komiksiarze. Niezależnie od tego, kto was wydaje, niezależnie czy jesteś self-publisherami, czy was wydaje jakiś publisher, to nic wam to tego nie zastąpi. Ja mam taką... Ja się nie poddaję. Uparcie, dążę do różnych celów, które sobie gdzieś tam wyznaczam i z różnym skutkiem, ale generalnie nie narzekam, więc jest życzliwe grono osób, które zwraca uwagę na moje komiksy, coraz większe, za co jestem bardzo wdzięczny. Wydaję je sam, więc jestem małym twórcą stosunkowo, w sensie nie jestem dużym wydawcą, ale to jest mój świadomy wybór, że ja nie, że ja... Podchodzę do komiksów w sposób bardzo hobbystyczny. Słuchajcie, od wielu lat już nie dążę do tego, żeby uczynić z tego mój zawód. Ale to jest temat na osobną nawijkę. Natomiast zawsze sprawia mi przyjemność, jak ktoś sięga po moje komiksy. I to jest super świadomość. To mi dodaje wielkich skrzydeł. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest tyle. That's it. Mamy to. Tu i ówdzie może trochę za bardzo pojechałem, ale też, żeby przejść do następnej planszy, to będzie dobrze. O, to będzie dobrze. Tak wystarczy. Tak zrobimy, żeby ona się cała prezentowała. O, mam nadzieję, że widać całość. I słuchajcie, tak jest. Mamy cztery panele. Na następnej nawijce, myślę, to co już zrobimy, bo docieramy już gdzieś do 50 minuty za chwilę, to już będzie trochę za długo. Ale na następnej nawijce to, co zrobimy, to jeszcze dopieścimy te plansze inkwashem i myślę, że zrobimy sobie taki odcineczek poświęcony temu, jak rozwodnionym tuszem nanosić rzeczy na planszę. Tak na wzór właśnie tej, którą tu prezentowałem, żebyśmy mieli właśnie tak oprócz tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na planszy, żebyśmy mieli też odcienie szarości, które się potem ładnie zeskanują na komputer. I taki będzie cel. No bo ja te nowe Henryki Kajdany i w ogóle część moich nowych plansz przynajmniej ma ten inkwash i ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, bo ono gdzieś tam widzę, mi się sprawdza. W moich komiksach się sprawdza gdzieś tam dla mnie, więc mam nadzieję, że dla moich czytelników też, więc to działa i dlaczego tego nie robić? Dodaję to pewnego animuszu. Więc tak, plan na następny. Dzisiaj mamy zrobione. Cztery panele, słuchajcie, są zrobione. Mam nadzieję, że Wam się to przydało. Jeśli tak, to dzięki i God bless. I będę bardzo wdzięczny, jeśli zasubujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Polubicie, skomentujecie tu i ówdzie, że to, że widzę, że ktoś żywy mnie ogląda, słuchajcie, to mi naprawdę dodaje skrzydeł do tego, żeby nawijać dalej. Także nie ma nic gorszego niż, wiecie, takie pieprzenie, kiedy nikt nie słucha. Bo to znaczy, że nikomu się to nie przydaje. Lepiej to się zamknąć wtedy. Także na razie póki co jest, myślę, nieźle. Jedziemy z koksem. Dzięki, że dajecie też znać, że Wam to gdzieś tam Was motywuje. To jest, słuchajcie, nie ma nic lepszego niż się dowiedzieć od Was, że zmotywowałem kogoś, żeby gdzieś tam, wiecie, poszedł, kupił narzędzia i zabrał się do własnej roboty. Bo to Wam da fan. Taka jest, to jest cudowna przygoda też, nie? Że ja tu ględzę o takich sprawach biznesowo, czasami recenzencko, jakichś tam około komiksowych, a tymczasem też pamiętajmy, że jest to cudowna rzecz,
która da wam w życiu dużo radości, jeśli tylko się za nią weźmiecie i przy niej wytrwacie, więc to też pamiętajcie, że warto to robić właśnie dla samej tej radości. No i myślę, że tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy, a tylko dam wam znać, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać na następnej nawijce. Właśnie pojedziemy sobie inkłoszem, czyli rozwodnionym tuszem i zakończymy odcienie, plus nałożymy jeszcze jakieś finalne machnięcia korektora i zrobimy finalne poprawki. Wtedy skończymy te plansze. Dzięki wielkie za śledzenie komiksowej nawijki. Mam nadzieję, że macie i będziecie mieli fantastyczny weekend. Trzymajcie się wszyscy. Miłego. Pa, pa.